Witam serdecznie, Paweł Surnowicz, Polski Badminton. Jesteśmy cały czas w Lublinie, Orlen Polish International, a ze mną, no, można powiedzieć, nasza eksportowa, nowa eksportowa para, Miłosz Bochat, Paweł Śmiłowski, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Świeżo upieczeni medaliści tego turnieju, bo wygraliście w ćwierćfinale, tak? Tak jest, udało nam się wygrać z angielską parą. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy nową parą. Długo ze sobą nie graliśmy, bo nasz ostatni turniej był bodajże w 2017 roku, więc tym bardziej się cieszymy, bo mierzymy wysoko na pewno we dwójkę. Mimo takiej absencji bez wspólnej gry, no potrafimy jeszcze coś pograć, więc mając ogromne braki tak naprawdę, bo przetrenowaliśmy razem może miesiąc jako para, wiadomo, gra deblowa. To jest granie, to jest rozumienie drugiej osoby, więc cały czas każdy mecz nas czegoś uczy i cieszymy się, że i tak te mecze wygrywamy. Tak? No ale ten ćwierćfinał bardzo dobrze wyglądał, jakby mówisz o brakach, ale te braki to chyba tylko badmintoniści i wy możecie zobaczyć, bo dla widza fajna, ciekawa gra, mocna, wygrana. No tak, pierwszy set pod naszą kontrolą do 15. W drugim mogliśmy też skończyć ten mecz w dwóch setach, lecz ta końcówka nerwowa, trzy takie niepotrzebne, proste błędy i przegraliśmy do 19, a już trzeci to już pełna kontrola, graliśmy pewniej, już odważniej. No i deklasacja była w tym trzecim secie, ale na pewno jeszcze się nie jesteśmy tak dobrze zgrani, bo czasami są różne jakby zagrania, kto gdzie ma zamknąć stronę, którą. My natomiast gramy tak naprawdę, jak to się mówi, w debla bok-bok, czyli każdy ma swoją połówkę i po prostu zamykamy strony i gramy na swoich połówkach, a jak trzeba przejść przód tył, to zrzucamy miękko i przechodzimy do tego i jak na razie to się sprawdza i lecimy dalej. A jaki plan na półfinał? Na pewno jakąś tam obejrzymy sobie zawodników z Czech. Ja już miałem okazję z nimi grać na Igrzyskach Europejskich. Niestety z Robertem polegliśmy 2-0. Ale czuję, że na tym turnieju naprawdę jesteśmy mocni i możemy turniejowej jedynce utrzeć nos. Dobra, panowie, turniej turniejem, ale za chwilę startuje liga. Poniedziałek, wtorek, pierwsza kolejka, inauguracja. Jakie plany przed tym nowym sezonem? Tutaj mamy przedstawiciela mistrza Polski, wicemistrza. Znaczy plany, jak co roku, tak? No wczoraj chłopaki z SKB mówili, że to oni w tym roku. Nie, my w tym roku bierzemy tytuł. Często tak mówią, nie? Ale to dobrze, jakby każda drużyna, te trzy drużyny są bardzo wyrównane i naprawdę każdy mecz jest na wysokim poziomie. Każdy może ze sobą wygrać, jak to pokazaliśmy my w zeszłym roku, nie wzmacniając się żadnym obcokrajowcem. Potrafiliśmy wygrać z tak silnymi zespołami, jakim jest Hubal Białystok i SKB Suwałki, wzmocnionymi zawodnikami z zagranicy. Więc wszystko może się wydarzyć w tym roku również, ale plan... Jesteśmy w czołowych drużynach, więc plan, cel jest jeden, tak? Chcemy zwyciężać, chcemy grać jak najlepiej i tego się trzymamy. A jakie macie plany teraz na najbliższy czas, jeśli chodzi o kadrę narodową? Tak, teraz gramy ten turniej, później będziemy cały czas trenować. Jest też Bułgaria i Chorwacja, lecz my nie jedziemy na te turnieje. Cały czas będziemy trenować i będziemy czekać na najbliższy start, na który trenerzy zaplanują. Także na razie mamy ten turniej, a później nie wiemy co, także cały czas pracujemy ciężko i dążymy do celów. Mamy nadzieję, że od listopada, tak? Październik bardziej przetrenujemy, a w listopadzie ruszą turnieje. Też chcemy bardzo dobrze wypaść tutaj, bo wiadomo, pierwsze turnieje liczą się nam punkty podwójnie, więc jeśli dużo punktów tutaj zyskamy, to będzie nam łatwiej dostawać się do turniejów głównych jako nowa para, więc jedziemy. No to trzymamy kciuki w takim razie. Dzięki serdeczne i oczywiście zachęcamy do śledzenia na oficjalnych kanałach Polskiego Związku i Polskiego Badmintona Orlen Polish International w Lublinie, a później Lotto Ekstraliga Badmintona na początek przyszłego tygodnia. Dzięki serdeczne. Dziękujemy.